Dzień dobry, tu sobotni poranek z ukochaną kawą z mlekiem ryżowym. Taki poranek, że jest 11. Vlogmas, dzień 8. Słuchajcie, obudziłam się dzisiaj z super newsem, bo Natalia Paździor opublikowała film, w którym robi przepis na podstawie wyzwania, które jej zadałam 2 miesiące temu i gotuje wegański przepis. Także podlinkuję Wam ten filmik. Zapraszam. Jest tak piękny dzień, że nie mogę się napatrzeć na nasz salon. Często pytacie mnie o suplementy, więc dzisiaj mam dla Was coś w tym temacie. Dostałam przepiękną przesyłkę, jak widzicie, dedykowaną. I w końcu, mam nadzieję, będę mogła polecić Wam świetny produkt dla wegan. Także to jest taki mały unboxing, ale przejdźmy do sedna. Chodzi oczywiście o suplement marki NutriLab, który nazywa się NutriVeg, czyli jest przeznaczony i dedykowany weganom. Przede wszystkim zawiera witaminę D3 i B12, czyli dwie witaminy, o które ciężko na diecie wegańskiej. Do tego mamy też K2-MK7, 60 kapsułek, jedna kapsułka dziennie. Tak jak widzicie, ma znaczek vegan, także ja powiem Wam, długo szukałam takiego produktu, który będzie dla mnie odpowiedni i będzie spełniał wszystkie wymagania idealnego wegańskiego suplementu, bo wierzę w to, że resztę witamin i minerałów dostarczam sobie zróżnicowaną, zdrową, roślinną dietą. No słuchajcie, ta ulotka mówi sama za siebie. Pierwszy w Polsce i na świecie produkt odpowiedni dla wegan, zawierający witaminy D3, K2, MK7 i B12. Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest zatwierdzony przez Vegan Society. Tutaj mamy wypisane korzyści, jakie płyną z tego, że suplementujemy właśnie te witaminy. Ja zaczynam suplementować NutriVeg, ma też bardzo dobrą cenę, także postaram się Wam go podlinkować w opisie i mam nadzieję, że to już będzie mój stały suplement na lata. Ustaliłyśmy z mamą, że zrobimy w sobotę niedzielny obiad, więc to jest nasza epicka rybka ze szpinakiem i ziemniakami pire. Chcę uratować tego vloga, choć kropek. Zrób coś. Zrób coś szalonego. Cześć. Sądzę, że ustanowiłam dzisiaj jakiś nowy rekord niewlogowania, ale wstałam dosyć późno. Przez cały dzień tak naprawdę szykowałam dla Was ostatni przepis do mojego świątecznego filmu. Spędziłam dzień z mamą i troszeczkę odpoczywałam i szykowałam się na uczelnię. Chciałam Wam pokazać naszą domową produkcję chleba. Moja mama podjęła się pieczenia chleba na zakwasie, z czego jestem maksymalnie dumna, bo jest to najlepszy, najzdrowszy chleb i w dodatku na mące orkiszowej. Także postaram się spisać dla Was przepis i go gdzieś tam podrzucić, ale smakuje bardzo podobnie do tego chleba klasycznego, żytniego na drożdżach, który kiedyś Wam pokazywałam. Znaczy pszennego, bo z żytnim to z żytnią mąką różnie wychodziło. Natomiast ten chleb jest po prostu boski w smaku i jest bardzo, bardzo zdrowy. Walczą. Chciałam Wam powiedzieć, że kilka lat temu Pearl Harbor to był mój ulubiony film. Teraz nie do końca to rozumiem, ale na pewno mam do niego duży sentyment. A dlatego go oglądamy, w ogóle dlatego jest telewizji, ponieważ 7 grudnia była rocznica ataku na Pearl Harbor. Co zabawne, byłam zmęczona cały dzień, a teraz pod koniec dnia wróciły mi jakieś siły witalne, nie wiem czemu. Nie wiem czemu stresuje mnie to, że moja mama mnie słucha. To dobrze. Panka numer 1. Czuję się taka czerwona. Nie, w ogóle jestem przeziębiona, ale rozwija się to we mnie od kilku dni, nie pozwalam sobie na to i trochę odmówiłam jedzenia surowego czosnku, ponieważ daje mi to duży dyskomfort, w związku z czym katar wraca, ale muszę być pełna sił, bo słuchajcie, pojutrze nagrywam 2 podcasty do serii, która pojawi się dopiero w nowym roku i piszcie mi w komentarzu Ben Affleck czy Josh Hartnett. On się zwa Hartnett, dobrze mówię? Mamo, ty jesteś w której drużynie? Nie umiem.
Kończy ci się czas antenowy. Josha chyba jednak. Ja chyba też. Team Josh. A teraz Karolina z przyszłości chciałaby pokazać wam piękny, upieczony chleb.